Witam wszystkich serdecznie. Każdy pomiar, jaki wykonujemy i dotyczy to praktycznie każdej dziedziny, jest obarczony błędem. Te błędy mogą być większe lub mniejsze. Nas jednak interesuje, czy są istotne, czyli czy wpływają na wyciągane przez nas wnioski. Tutaj skupimy się na pomiarach elektrycznych. Trochę informacji na ten temat znalazło się już w filmie o multimetrach. Tu jednak podejdziemy do tematu trochę inaczej. Będzie o tym, kiedy wyliczamy błędy, jak je liczymy, jak określamy przedział i jak wyciągamy wnioski na ich podstawie. Kiedy potrzebujemy określić błąd pomiarowy? Wtedy, kiedy można wpływać na wyciągane z pomiaru wnioski oraz kiedy jesteśmy do tego zobligowani, np. przez przepisy czy normy. Przepisy i normy? Tu sprawa jest prosta. Jeśli musimy, to liczymy, nawet jeśli wiemy, że nie ma to wpływu i zamieszczamy wyniki, np. w protokole. A kiedy błąd może wpłynąć na wnioski? Najczęściej mamy taką sytuację, jeśli wartość prawidłowa jest blisko wartości zmierzonej i nie mamy pewności, jakie wnioski wyciągnąć. Mówiłem przed chwilą o wnioskach z pomiarów. Pomiary mają sens, jeżeli prowadzą do wniosków. Wykonujemy je w określonym celu i porównujemy z prawidłową lub oczekiwaną wartością. Na przykład mierzymy rezystancję bezpiecznika topikowego. Bliska zeru – sprawny. Bliska nieskończoności – przepalony. Czy potrzebujemy tu określać błąd? Nie! Nawet jeżeli pomiar będzie obarczony bardzo dużym błędem, wynik pozwoli nam wyciągnąć prawidłowe wnioski. Sprawny lub niesprawny. Inny przykład – napięcie akumulatora samochodowego, oczywiście odłączonego. Spodziewamy się około 12 V. Jeśli otrzymamy wynik 2 V, napięcie jest zdecydowanie za małe. 1/10 V błędu pomiarowego nie ma tu większego wpływu na nasz wniosek. Napięcie jest za niskie. Oczywiście to wszystko przy założeniu, że pomiar wykonaliśmy prawidłowo, a nasz sprzęt jest sprawny i poprawnie mierzy. Przejdźmy do jakichś praktycznych przykładów. Zmierzmy napięcie zasilacza serwisowego. Ustawiam na 10 V. Na wyświetlaczu multimetru pokazuje się wartość 10 V. Czy jest to wartość mierzonego napięcia? Nie. To jest wynik pomiaru. Interesuje nas jeszcze rozdzielczość. Wyświetlony wynik jest dokładnością do 0,01 V. I to jest nasza rozdzielczość. 0,01 V. Zmieniając zakres pomiarowy, możemy tę rozdzielczość zmieniać. Na przykład do 0,1 czy 1 V. Zmierzyliśmy, to zapisujemy wynik naszego pomiaru. Czyli wskazanie. Dla uproszczenia, załóżmy, że jest to dokładnie 10 V. A pomiar wykonany jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, czyli 0,01 V. Na jakim zakresie zmierzyliśmy napięcie? Poznamy to właśnie po rozdzielczości. Z tabeli dokładności tego multimetru odczytujemy dokładność dla danego zakresu. Jest to plus minus 0,7% plus 3. Co oznacza ten tajemniczy wzór? Wartość procentową mnożymy przez wskazanie, a rozdzielczość przez cyfrę i dodajemy. I otrzymujemy wartość błędu. Ogólny wzór to plus minus A% RDG plus B razy DGT, gdzie RDG to wartość wskazania z wyświetlacza, a DGT to nasza rozdzielczość na danym zakresie. Policzmy więc błąd. W naszym przypadku A wynosi 0,7%, czyli 0,007. Podstawiamy to do wzoru. Współczynnik procentowy razy wskazanie, rozdzielczość i współczynnik cyfrowy. Wyliczamy to i otrzymujemy wartość naszego błędu. Wynosi ona 0,1 V. Określmy więc zakres, w którym znajduje się rzeczywista wartość napięcia. Wskazanie plus błąd to górna granica 10,1 V. Wskazanie minus błąd to dolna granica 9,9 V. Dodajemy i odejmujemy, ponieważ mamy plus minus. Gdyby było tylko plus, to górna granica byłaby 10,1 V, a dolna to wskazanie, czyli 10. Analogicznie, gdyby był tylko minus, dolna byłaby wtedy 9,9 V, a górna to wskazanie, czyli 10 V. Zatem wartość rzeczywista napięcia ma wartość gdzieś pomiędzy 9,9 V a 10,1 V. Wiemy, że nie jest mniejsza od 9,9 V ani większa od 10,1 V.
Tylko tyle lub aż tyle możemy wywnioskować z tego konkretnego pomiaru. Nie znamy wartości rzeczywistej, ale wiemy, w jakim przedziale się znajduje. Przejdźmy do przykładu drugiego. Mamy tu ogniwo 18650. Wynik pomiaru 3,86 V. Zapisujemy. Jest to nasze RDG. Wynik pokazany z dokładnością do 0,01 V. I to jest nasza rozdzielczość, czyli DGT. Zakres pomiarowy, tak jak poprzednio. Dokładność, więc też taka sama. Plus minus 0,7% plus 3. Gdyby multimetr zmierzył na zakresie 4 V, mielibyśmy dodatkową cyfrę po przecinku i rozdzielczość 0,001 V. No to liczymy. Błąd, jaki wyliczyliśmy, to 0,057 V. Liczymy przedział, w jakim znajduje się rzeczywista wartość. Dolna granica to 3,803 V, a górna 3,917 V. Jakie z tego pomiaru możemy wyciągnąć wnioski? Na przykład, minimalne napięcie dla tego ogniwa to 2,5 V. Czy rzeczywiste napięcie jest większe od tego minimalnego? Tak. Maksymalne napięcie dla tego ogniwa to 4,2 V. Czy rzeczywiste napięcie jest mniejsze? Tak. Czyli napięcie ogniwa jest prawidłowe. I to jest nasz wniosek z pomiaru. Bez wątpliwości, definitywnie i z pewnością wartość rzeczywista mieści się w oczekiwanym zakresie. Czy potrzebna nam była tak duża dokładność i szacowanie błędu? W tym przypadku nie. Zmierzona wartość była wystarczająco daleka od granicznych dla tego ogniwa. A gdyby wskazanie wynosiło na przykład blisko 2,6 V lub 4,1 V, czyli blisko granicznym wartościom, wliczenie błędu mogłoby rozwiać wątpliwości lub nie. Policzcie sami i sprawdźcie. Jeśli wynik byłby bliski 2,5 V lub 4,2 V, pomiar nie dałby jednoznacznej odpowiedzi. Nie byłoby można wyciągnąć jednoznacznego wniosku z tego pomiaru. To oczywiście tylko wybrane aspekty błędów pomiarowych. Temat jest bardzo, bardzo obszerny. Chciałem tu głównie pokazać, jak obliczyć błąd na podstawie takiego wzoru i jak wyciągnąć wnioski, znając wartość tego błędu. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.